Do zdarzenia doszło w dzisiejszym o godzinie 7.40. Dyżurny powiatowego stanowiska kierowania w Kraśniku Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z pojazdem szynowym, w wyniku czego obrażenia doznały dwie osoby podróżujące szynobusem oraz kierowca samochodu ciężarowego, który w wyniku zderzenia znalazł się między ciągnikiem siodłowym a naczepą. Po uderzeniu wypadł z kabiny, wpadł pod naczepę, został przyciśnięty przez część naczepy i w ciężkim stanie po wydobyciu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z tego co lekarze nam przekazali, kierowca ma złamanie kręgosłupa. Można domniemywać, że ciężarówka, zbliżając się od strony drogi numer 19, nie wiem czy na skutek zagapienia się, czy zaśnięcia, czy czegokolwiek innego, nie widać specjalnych długich śladów hamowania, uderzyła w środek autobusu szynowego, który był już na przejeździe, przy działających sygnalizacji świetlnej, przy sygnale dźwiękowym, przy znaku stopu, uderza na autobus szynowy, kiedy mamy i nawierzchnię bardzo dobrą, i chodnik dla pieszych, i nawierzchnię asfaltową odnowioną, więc trudno mi nawet domniemywać, dlaczego tak się stało. Jest to, nie wiem, ludzka bezmyślność. Również obrażenia odniosły dwie pasażerki jadące w szynobusie. Te obrażenia absolutnie nie zagrażają ich zdrowiu. Są do potłuczenia i okaleczenia przez szyby, które zostały wbite w tym pojeździe. Obecnie trudno określić czas, w jakim może się odbyć usunięcie obu rozbitych pojazdów, zarówno pojazdu szynowego o storów, jak rozbitego samochodu ciężarowego wraz z naczepą, z uwagi na obciążenie naczepy ładunkiem, jak również dość pechowe wykolejenie pojazdu szynowego. W tym celu będzie zadysponowany sprzęt specjalistyczny w postaci dźwigów, które to umożliwią usunięcie pojazdu szynowego, jak również wyciągnięcie na drogę samochodu ciężarowego wraz z naczepą.